Zainteresowani? Tak czułem. To jedziemy. ThinkPad 701 CS, nazywany też potocznie Butterfly od zastosowanego w niego mechanizmu, który rozkłada właśnie w ten fenomenalny sposób jego klawiaturę. Wygląda to rewelacyjnie i właśnie z tego powodu jest to model, który jest niesamowicie pożądany przez kolekcjonerów. Dodajmy jeszcze do tego to, że laptop był na premierę niesamowicie drogi, no i cyk, mamy gotowego białego kruka. No wiecie, białego, ale jest czarny, ale... No rozumiecie, o co mi chodzi, prawda? No cóż, kupno tego laptopa w perfekcyjnym stanie to nie lada wydatek. I postanowiłem, że pokażę wam właśnie, po ile tego typu laptopy chodzą. Tak dla pewności. 800 euro na PLN. 800 euro to 3437,434 złotego polskiego. No właśnie. No to teraz macie powiedzmy 10 sekund na zastanowienie się, ile ja jako psychofan ThinkPadów zapłaciłem za moją jednostkę. Błąd! 206 zł. Dokładnie tak, i to nie jest błąd. Powiecie, halo, tu musi być jakiś haczyk. Otóż sprawa wygląda w ten sposób, że laptop był sprzedawany jako uszkodzony. Sprzedawca napisał, że kiedyś parę lat temu go próbował włączyć, działało tylko pół matrycy. A na dodatek tego mechanizm z jakichś powodów przestał działać. I szczerze mówiąc, na początku, pomimo takiej pierwotnej fascynacji, że o matko, ktoś wystawił Butterfly'a na Allegro, ale tak coś mi nie dawało spokoju i wróciłem do tego ogłoszenia. I potem się złapałem na tym, że źle zrozumiałem ogłoszenie, ponieważ nic tam nie było mówione na temat tego, że matryca jest zbita. Było tylko, że połowa działa. I to był moment przełomowy, kiedy zapaliła mi się żarówka i pomyślałem, a co jeśli to taśma? No właśnie, i wtedy rozpoczęło się harde licytowanie i licytowałem się tylko z jednym, jakimś jednym Allegrowiczem, co troszeczkę mnie zaskoczyło, biorąc pod uwagę to, jak pożądane są to laptopy. No ale okej, głupi ma zawsze szczęście. Kupiłem, przyjechał, no i co? Gdy paczka do mnie przyszła, pierwsze co zrobiłem, to podłączyłem lapkę do zasilacza. Przesunąłem włącznik i... działa! Wprawdzie pół ekranu, ale hej, laptop jest sprawny, to jest działający Butterfly za 206 zł. Przystąpiłem do czyszczenia i rozbierania tego cuda. Szczerze mówiąc, to dawno takiego stresa nie miałem, bo wszystko tutaj jest tak niesamowicie delikatne, a na dodatek poskręcane miniaturowymi torksami. Czyli wiecie, tymi śrubkami z gwiazdką. Mechanizm dałem radę naprawić sam, bo w praktyce wymagało to dokręcenia tylko jednego plastiku. Ale z taśmą... No, z taśmą to już była większa zabawa. Poprosiłem więc mojego tatę o pomoc, bo jako elektronik ma no zdecydowanie większe doświadczenie z tego typu rzeczami. Gdy rozebraliśmy lapka, dowiedzieliśmy się kilku rzeczy. Wyprodukowany został w roku 95, przynajmniej tak jest wybite na plastiku. Kolejną rzeczą było to, że niestety stara bateria najprawdopodobniej rozlała się w środku, więc wszystko musieliśmy dokładnie wyczyścić. Problem polega na tym, że te stare baterie, wydaje mi się, że była tam jakaś litowo-kadmowa, się rozlewały, a kwas, który jest w środku, jest bardzo zabójczy dla elektroniki. Musieliśmy wyczyścić parę układów, ale no niestety już miejscami wdała się korozja.
Jakoś doprowadziliśmy go jednak do całości. Ale koniec końców rozbieraliśmy tego lapka głównie po to, żeby zobaczyć, jak jest z tą taśmą. Problem polegał na tym, że taśma okazała się sprawna, więc co z tym ekranem? Koniec końców okazuje się, że winne jest tutaj złącze na tyle matrycy, a że sam ekran jest sam w sobie nierozbieralny, no stwierdziliśmy, że nie będziemy go niszczyć. Po prostu potraktowaliśmy tego konektora gold kontaktem, no i liczyliśmy, że jakoś to będzie. Udało się doprowadzić matrycę do działania. No, przynajmniej w połowie, nie licząc drobnego małego paska, który jest na dolnej połowie, koniec końców laptop działa. Oczywiście nie zawsze, bo z tym złączem z tyłu matrycy jest dalej coś nie tak, ale kiedy po prostu pobawimy się kątami matrycy, jesteśmy w stanie znaleźć taką pozycję, w której po prostu matryca działa. No to słuchajcie, kosmos. Działający Butterfly? 701CS? Czy tak? Być może. Zajrzyjmy jednak do niego pod maskę i dowiedzmy się, na czym pracuje. Ten ThinkPad ma procesor z serii 486 o taktowaniu 75 MHz, 8 MB RAM-u oraz, uwaga, dysk 360 MB. Wow, co za zabójcza pojemność. Swoją drogą mam mocniejszą wersję 701CS, ponieważ była też słabsza, która miała taktowanie 50 MHz, więc słuchajcie, kolejny plus. Z uwagi na bardzo małe rozmiary tego laptopa, nie ma tutaj za wiele portów. Mamy na tyle złącze, które pozwalało nam się wpiąć do replikatora, czyli można powiedzieć w taką swoistą stację dokującą, która znacząco powielała ilość portów w urządzeniu. Na tyle mamy także jeszcze IRD. Na lewej stronie za zaślepką znajdziemy także dedykowane złącze do stacji dyskietek oraz złącza typu jack do głośników i mikrofonu. Z drugiej strony mamy natomiast puste miejsce na baterię, dysk oraz za zaślepką mamy miejsca na karty rozszerzeń PCMCI. Ekran to 10-calowa matryca o rozdzielczości 640x480. Swoją drogą zwróćcie uwagę na to, jak były wąskie ramki wokół tego ekranu. To naprawdę jest aż niesamowite, że w latach 90. mieliśmy takie fajne, eleganckie, wąskie ramki. Dopiero można powiedzieć, że teraz ta moda wraca i znowu się zrobiło tak, że chcemy mieć wąskie ramki. Jednak oczywiście pierwsze skrzypce w tym laptopie gra tutaj wspominana już wiele razy klawiatura. Mechanizm jest oparty o sprężyny. W ogóle jego historia też jest ciekawa, bo podobno jeden z projektantów, bawiąc się ze swoim synem klockami, wpadł na pomysł właśnie klawiatury, która składa się w ten sposób. Układ jej jest, jak możecie zauważyć, w języku niemieckim. I szczerze, to jest pół biedy. Bo wiecie, co jest jeszcze w języku niemieckim? BIOS. Ni cholery, nie rozumiem, co ten laptop do mnie szprecha. Naprawdę. Jedyne, co byłem w stanie po typach błędów wywnioskować, to błędami nie musimy się przejmować z tego względu, że dotyczą one braku baterii CMOS, którą wyciągnąłem, bo już była martwa, a nie chcę mieć kolejnej rozlanej baterii, oraz braku mikrofonu, który akurat wyciągnął się sam przy demontażu. Nie, a tak serio, to tragicznie wyglądał, więc stwierdziłem, że go odepnę. Co ciekawie, oryginalnie ten laptop miał zainstalowane dwa systemy operacyjne. DOSa z Windowsem 3.11, jako że w ogóle Windows 3.11 to tak naprawdę jest nakładka na DOSa, będę traktował je jako jeden system oraz system OS 2. Albo OS/2? W sumie to nie wiem, jak to się powinno wymawiać, ale wydaje mi się, że chyba OS 2. Przynajmniej z tego, co słyszałem na jakichś tam innych filmikach. O ile temu pierwszemu systemowi to za wiele uwagi nie będę teraz poświęcał, tak ten drugi był autorskim systemem od IBM. Wówczas był on zdecydowanie bardziej zaawansowany niż DOS oraz z tego, co się orientuję, miał tryb kompatybilności z Windowsem 3.11. No i co również ciekawe, to nad systemem OS 2, z tego co wiem, to pracował również Microsoft i docelowo to właśnie OS 2 miał zastąpić DOSa. Powiecie mi w komentarzach, że się nie znam. No ale się nie znam, halo, ja mam, jestem 9-6 rocznik, to się działo zanim mnie jeszcze na świecie nie było. Przepraszam, ale swoją drogą do OS 2 bym jeszcze kiedyś wrócił. Niestety dysk urządzenia był pusty. Tak więc, jak zainstalować system, skoro nie mam stacji dyskietek?
Otóż akurat na rozwiązanie tego problemu jest bardzo prosta metoda. Ja stworzyłem maszynę wirtualną na Linuxie, która ma pojemność dysku 320 MB, czyli troszeczkę mniej niż fizycznie ma dysk. Następnie zainstalowałem na niej DOSa, a potem zainstalowałem Windowsa 3.11. Taki obraz kopiujemy narzędziem DD na dysk, który podłączymy przez USB i voilà, system powinien zadziałać. No, z tym, że nie. Problem niestety leży gdzieś głębiej. Otóż, jak cały czas coś wychodziło i udawało się tego laptopa naprawiać, tak jest jedna rzecz, której chyba naprawić mi się nie uda. Otóż, prawdopodobnie ten laptop ma w jakiś sposób uszkodzoną płytę główną. Ponieważ gdy dostaniemy się do BIOSu, co również nie jest regułą, bo nie zawsze da się tam dostać, po prostu czasami laptop świruje, gdy uda nam się tam dostać, mamy rozbudowany tryb diagnostyczny. I w momencie, kiedy zaczniemy sprawdzać systemową płytę główną, dostajemy błędy. No i niestety nie wiem, co mogę z tego typu błędami zrobić. Gdy zaczniemy sprawdzać pamięć, która jest niestety przylutowana, okaże się, że ona również ma jakieś problemy. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że kiedyś prawdopodobnie w tym laptopie rozlała się bateria i mimo, że udało mi się znaleźć manuala do tego laptopa, nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć na te pytania. Więc jeżeli ktoś z Was zna kogoś, kto ma tego typu laptopa, kto ma takiego butterfly'a i byłby mi może w stanie w jakiś sposób pomóc, może jest jakiś typowy problem, który gdzieś mi umknął, jeżeli ktoś z Was kogoś zna i on może wiedzieć, jak ten problem naprawić, byłbym naprawdę piekielnie wdzięczny za jakieś info w komentarzach bądź na maila. Naprawdę byłbym wtedy zobowiązany. Oczywiście błąd, który wywalił nam DOS, jest spowodowany tak zwanym programem HyMemSys, który pozwalał nam zaalokować więcej niż 640 KB w DOSie. I żeby nie być gołosłownym, próbowałem również odpalić samego czystego DOSa. Jednakże wówczas laptop zaczął pluć innym błędem, mianowicie 5B. I nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. Ale wiecie co? Nic się nie dzieje dalej. Nie mogę wejść do BIOSu, nie mogę wystartować z systemu. No niestety, ta historia nie skończyła się aż tak optymistycznie, jakbym chciał. Jednakże mam prawie działającego Butterfly'a za, myślę, całkiem rozsądną cenę jak na ten model. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby udało się go w jakiś sposób naprawić, jednakże na obecną chwilę nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś z Was zna gościa, który zna gościa i ten gość byłby w stanie mi coś podpowiedzieć, no to byłbym bardzo wdzięczny. Koniec końców, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, że dowiedzieliście się czegoś o tym niesamowitym komputerze. Być może niektórzy z Was zechcą taki sobie zakupić do kolekcji. Z mojej strony to już tyle. Polecam zobaczyć inne moje materiały. Tyle z mojej strony. Na razie. BIOS.